Julka przestała jeść mięso w gimnazjum jeszcze. O tym, żeby jeść produkty roślinne, a zrezygnować z produktów pochodzenia zwierzęcego, zadecydowałam 1 stycznia. To było postanowienie noworoczne i trwa to do dziś, minęło już 5 lat. Tak naprawdę kuchnia wegańska, taka prosta, nieskomplikowana, jest dużo mniej czasochłonna i pracochłonna niż ta kuchnia tradycyjna. Nie jestem jakąś tam najlepszą kucharką, nigdy nie byłam. Nie realizuję się w tym, tylko w innych rzeczach. Tworzę z takich prostych, podstawowych składników i myślę, że sobie całkiem nieźle radzi. Po rozmowach z moimi kolegami, sportowcami, którzy nie jedzą mięsa, doszedłem do wniosku, że może i ja spróbuję, bo tak naprawdę z tego, co mówią, są same plusy. 3 miesięcy ograniczyłem mięso w diecie. Od poniedziałku do piątku w ogóle nie występuje mięso w posiłkach. Jeżeli chodzi o parametry sportowe, typu szybkość, siła, wytrzymałość, gdzie spodziewałem się, że będzie gorzej, można powiedzieć, że jest nawet lepiej. Ostatnio dużo próbujemy wegańskich rzeczy. Ja akurat jem mięso, ale lubię spróbować coś innego. Jem mniej, ale konkretnie i czuję się dużo lepiej. Burger roślinny zjem i spokojnie pół dnia jest chill. W każdym sklepie jest coś dostępnego z roślinnych produktów. Najlepsze postanowienie na nowy rok? To będzie dobra decyzja. Spróbuj.